comes calling and negativity lies. Cold, cold heart, heart done by you. Something's left in bed up, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no Patronat medialny TVP Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Nasze Miasto, patronat honorowy Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego. Proszę Państwa, jest już z nami marszałek województwa lubelskiego, główny organizator dzisiejszej imprezy, dzisiejszego finału. Zapraszam serdecznie, pan Sławomir Sosnowski. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chcę wszystkich Państwa powitać na tej właściwie jubileuszowej 15. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Wójcie, Panie Starosto, Szanowni Państwo, bardzo wszystkim chcę podziękować tym, którym chce się przyjeżdżać na ten konkurs. Konkurs, który jest eliminacją również do jeszcze większej imprezy, która odbywa się na targach Polagra Food. Myślę, że tak jak co roku nasze województwo będzie tam silnie reprezentowane, a dzisiaj dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli wyłonić tych wszystkich, którzy pojadą do Poznania i będą reprezentować nasze województwo. Drodzy Państwo, pogoda na tą chwilę jest zamówiona, więc korzystajmy z niej. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli nowe doznania, nowe smaki poznamy, ale to miejsce, gdzie się odbywa dzisiaj ten konkurs, jest miejscem szczególnym. Także warto, myślę, wrócić do tych lat 20. XX wieku. Myślę, że warto wygrzebać również tam wszędzie, gdzie się da, te przepisy, które gdzieś kiedyś ktoś przechował, i myślę, że warto spróbować zrealizować te przepisy. Drodzy Państwo, to, że tak duży wymiar ma ten konkurs, świadczy również liczna obecność, ale i zainteresowanie władz samorządowych województwa lubelskiego. Dlatego
Chcę bardzo serdecznie powitać wszystkich radnych sejmiku województwa lubelskiego, bo widzę, że są obecni. Chcę powitać wicemarszałka pana Artura Walaska, pana wojewodę, pana dyrektora, wszystkim tym, którzy dzisiaj i panią dyrektor oczywiście ze sztabem swoich pracowników, wszystkich tym, którzy dzisiaj odpowiadają za część organizacyjną, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłej zabawy, miłych wrażeń, wszystkiego najlepszego. No i myślę, że w granicach godziny 17 poznamy zwycięzców dzisiejszego konkursu. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panie Starosto, Panie Wójcie, wszyscy goście pełni tytułów i godności, ale przede wszystkim ci Państwo, którzy dzisiaj zdecydowaliście się w ilości 151, tak jak dowiedziałem się od organizatorów, tylu zgłosiło swój udział w różnych kuchni naszego województwa, z różnych regionów naszego pięknego regionu. Jestem przekonany, że te produkty, które dzisiaj będziemy mogli posmakować, będziemy mogli zobaczyć, a nawet poznać technologię jej wytwarzania, są produktami, które zasługują na na wielkie uznanie, jak i też słowa pochwały, że te produkty, które może były, które rodziły się u naszych pradziadów, naszych ojców, one dzisiaj są jakby pokazywane i są jakby wyciągane na to światło dzienne i możemy dzisiaj się nimi zachwycać. Muszę Państwu powiedzieć, że staraliśmy się o tą pogodę, ale chyba trochę przesadziliśmy z nią, ale mam nadzieję, że przetrwamy i wszystko będzie dobrze. Jestem członkiem komisji konkursowej, która ocenia jakość i walory produktów lokalnych dań serwowanych przez poszczególne stowarzyszenia, organizacje. Muszę Państwu powiedzieć, że atmosfera, zaangażowanie i determinacja tych wszystkich pań, to są głównie panie, które przygotowują te potrawy, jest po prostu niesamowita, a potrawy są przesmaczne. Chciałbym Państwa serdecznie z tego miejsca zaprosić do naszego gminnego stoiska gminy Kamionka, w którym to nasze organizacje lokalne prezentują nasze wyroby lokalne, łącznie ze Stowarzyszeniem Skierzkówki, które również ma swój produkt lokalny. Także drodzy Państwo, życzę miłych wrażeń kulinarnych i po dzisiejszym dniu zapraszam również w innych dniach do pałacu, a też do całej ziemi kamieńskiej, do gościnnej gminy Kamieńka. Dziękuję Państwu bardzo. Po ślubie para młoda pod szwalerem z szabli wyszła z kaplicy i udała się na przyjęcie weselne. Przyjęcie weselne w budynku tutejszej teatralni. I co na tym przyjęciu serwowano? Były to potrawy właściwie można powiedzieć regionalne, ponieważ była podana wołowina, kalafior z wody z sosem holenderskim, frytki, czyli pommes de frites. Na deser zaserwowano deser taki lodowy z czekoladą, parfait czekoladowe. I była zupa pejsanka, czyli po prostu tłumacząc zupa chłopska. Zupa z tego, co w ogródku u hrabiego można było znaleźć. Taką zupę dzisiaj Państwo będziecie mogli próbować. I zwracam uwagę, że tak jak 90 lat temu, w tej chwili też nastawiamy się na produkty regionalne. Czyli tak trzymać. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, że wszyscy tutaj w tak wyśmienitej pogodzie mogli przybyć. Dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników. I dobrej zabawy i dobrego smakowania. Dziękuję. Życie nieś, a
wszystko dobrze, majątek miała. Tra la 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 la. Thank you.
lepiej niż zawsze. Zawsze łączy ruch. Jak mi ciężko jak w podróży do zamkniętych puka drzwi, byle szczęście nieść. I choć nic się nie powtórzy jeszcze raz, myślą sięga wstecz. O, jest dziś niebe. O, 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 noc za krótka na sen. O, tam gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca jest dość dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na śle, tylko na nim dziś nie ma nie. Proszę Państwa, za chwilę poznamy laureatów 15. wojewódzkiej edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Konkursu, którego organizatorem w skali kraju jest Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. I poproszę w tej chwili na scenę panią prezes Izby, panią redaktor Izabelę Wyszewską. Izabelo. Zapraszam dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pana Sławomira Strulskiego. Zapraszam wójta gminy Kamionka, pana Karola Ługowskiego. Zapraszam serdecznie panią Annę Fitz-Lazor, dyrektora Muzeum Zabojskich w Kozłówce. Jest z nami też pani Elżbieta Wójcik, prezes Lubelskiego Oddziału Izby Produktu Regionalnego. Proszę Państwa, zaczniemy od trzech nagród specjalnych. Nagród przyznanych i ufundowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego, przez europosła Krzysztofa Hetmana i przez dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Proszę Państwa, Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego za najciekawszy produkt. Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wisznice, szynka pieczona z ziołami. Brawo! Nagrodę w imieniu pana marszałka wręczy pan Sławomir Struski, dyrektor Departamentu Rolnictwa. Zapraszamy. Laureatka uśmiechnięta. Przepraszamy, że tu nie ma schodków. Udało się. Gratulujemy serdecznie. Nagroda specjalna pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego dla Gminnego Koła Aktywnych Kobiet z Fajsławic za syrop miętowy. Gratulujemy. O wręczenie nagrody proszę asystenta pana europosła, pana Michała Marciniaka. Bardzo proszę. Serdecznie gratulujemy. Deszcz pada, musimy przyspieszyć. I trzecia z nagród specjalnych, nagroda dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska za najsmaczniejszy produkt. Hotel Montis and Spa Poniatowa za zupę szpinakową oraz za młodą jodkę w sosie chrzanowym. Zapraszamy przedstawiciela hotelu Montis. Pan dyrektor osobiście swoją nagrodę wręczy. Serdecznie gratulujemy. Proszę Państwa, i teraz nagrody, które są wynikiem prac. W tej kategorii otrzymuje Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach za kefir jak dawniej. Zapraszamy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach. Cieszymy się bardzo, że spółdzielnie mleczarskie terenowe dołączają do naszego konkursu. Gminne spółdzielnie biorą też udział mleczarnie. Ten kefir jest rzeczywiście robiony jak dawniej. Zsiada się w sposób naturalny
i jak zapewniają Państwo, jest absolutnie taki jak kiedyś. Następne wyróżnienie otrzymuje je pan Mieczysław Janik za miód z nadwyprzańskich łąk. Możemy prosić o tą formalność z protokołem? Ja mogę podtrzymać ewentualnie. Pan Janik, laureat naszych konkursów, no ale miody, które powstają w jego pasiece, są po prostu niezwykłe. I zapraszam też Państwa Jolantę i Pawła Małakiew, którzy otrzymują wyróżnienie za miód pszczeli lipowy. Miód pszczeli lipowy to też jest, o ile pamiętam, nagroda Agencji Rynku Rolnego, wyróżnienie. I proszę Państwa, następne nagrody, a w zasadzie wyróżnienia w kategorii produktów pochodzenia roślinnego, wyróżnienie otrzymuje pani Janina Bańka za gruszkę szarytkę. Pani Janina Bańka za gruszkę szarytkę, gruszka starej odmiany. Proszę Państwa, dbajmy o stare sady, pielęgnujmy je, bo z nich powstają najlepsze regionalne produkty. Pani Janina od lat promuje tę gruszkę i bardzo dobrze, bo może przyczyniła się do tego, że w wielu sadach takie stare owoce się ostały. I następne wyróżnienie, zapraszam panią Irenę Maryniowską, która otrzymuje wyróżnienie za szparagi marynowane. Wydawałoby się, że specjalnością Wielkopolski czy Dolnego Śląska są szparagi, uprawa szparagów i ich przetwarzanie, a tu na Lubelszczyźnie także tradycje uprawy i przetworów ze szparagów. I jeszcze jedno wyróżnienie, piekarnia Emark, która otrzymuje nagrodę za wspaniały chleb gryczany. Zdrowy, bardzo tradycyjnym sposobem wytwarzany chleb gryczany. I proszę Państwa, w kategorii inne produkty regionalne wyróżnienie otrzymuje pan Tomasz Machoń za pralinę z Lublina. Pan Tomasz Machoń narzeka, że został doceniony w poprzedniej edycji. Widocznie była jeszcze większa konkurencja w tym roku. Pralina z Lublina otrzymała wyróżnienie, ale ja myślę, że ona będzie aspirowała w przyszłości do nagrody PELOT.